And the next speaker will be Mr. Kuczmiuk. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, oświadczenie Komisji w sprawie realizacji tzw. planu Junckera informujące, że wydatkowano z EFSI już 13 miliardów euro, co powinno wygenerować inwestycje rzędu 100 milionów euro, 100 miliardów. Wsparto 64 projekty infrastrukturalne i zawarto 185 umów dofinansujących małe i średnie przedsiębiorstwa. To wszystko brzmi zachęcająco. Niestety wyraźnie brakuje równowagi w rozkładzie terytorialnym wspieranych projektów. Zdecydowana większość z nich to są projekty z Europy Zachodniej, w tym tak, jak się wydaje, mogące być finansowane przez rynek, jak projekty autostradowe w Bawarii czy Holandii. Europa Środkowo-Wschodnia jest niestety pod tym względem swoistą białą plamą. Mimo swojego zapóźnienia inwestycyjnego, ogromnych potrzeb w zakresie infrastruktury, energetyki czy innowacji. W moim kraju, w Polsce, wsparto zaledwie jeden projekt w przemyśle mleczarskim na kwotę 46 milionów euro, natomiast żaden z wielu projektów dotyczących sektora energetycznego niestety wsparcia nie uzyskał. Chciałbym więc wyrazić nadzieję, że w ciągu kolejnych dwóch lat realizacji planu Junckera problem równowagi w rozmieszczeniu terytorialnym inwestycji wspieranych przez EFSI będzie w centrum zainteresowania Komisji. Dziękuję bardzo. And the next one, Mrs. Mihajlova. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин заместник-председател на Европейската комисия, бих искала да напомня на колегите още в самото начало, че EFSI е нов инструмент, нов като дизайн, нов като цели и нов като възможност.